Zawsze marzyłam o takim miejscu dla rowerzystów, jak powstała ścieżka. Miałam tylko w planie posadzić kwiatki, stolik jeden, ale przyszły następne stoliki. Poprosiłam męża, postawili mi wiatkę. Byłam taka szczęśliwa, że mam to, co chciałam. W tej wiatce znajduje się kawa, herbata, woda, zupka, kisiel, budyń, jest gaz, woda, przewodniki, mapki, gadżety, znajdują się tablice. Warto zobaczyć, w które miejsce można podjechać. Przyjeżdżamy do Gotkowa, wsiadamy na rowerki, jedziecie na R20 i ode mnie jest pół godziny drogi, 8 km do mostu do Siekierek. Pierwsza gościna była w sierpniu na otwarciu ścieżki, 4 lata temu. Było bardzo dużo rowerzystów, były organizowane w tym miejscu pikniki dla dzieci chorych. Zapraszam, tu jest zawsze otwarta ta wiatka. Tutaj przez weekendy jest mnóstwo ludzi. Wychodzę, rozmawiam, otwierajmy serca, a życie jest tak piękne, zbyt krótkie.